Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest zimno, bardzo zimno, ostatnie dni z przymrozkami, ale dzisiaj sadzimy w końcu ziemniaki. No i jadę na pole, bo chłopaki już pojechali zaczynać sadzić. No i najpierw, żeby dojechać do pola, to trzeba przejechać przez moją jakże piękną o tej porze wieś. Tutaj po lewej stronie jest kościół, o którym już niejednokrotnie mówiłam. Kościół piękny, stary, jeszcze z cegły na takiej kamiennej podmurówce. A tutaj jest nowy młyn. Dzisiaj nowy młyn, a kiedyś była jednostka WOP-u, w której to właśnie tutaj żołnierze zawsze siedzieli, jak goniłam krowy, a oni wisieli na oknach i gwizdali. Krzyczeli za mną, Boże, jak ja tego nienawidziłam, jak ja nie lubiłam. No i tutaj, jak kocham zwierzęta, to wtedy niestety muszę się niechlubnie przyznać, ale batoszkiem je poganiałam, żeby biegiem pod tą strażnicą przebiegły, żeby skróciły moje męki. I tutaj już skręcam na pole, znak paintball. Bo tutaj też znajduje się paintball i kotek właśnie patrzy, wiać z drogi czy nie wiać, bo Renia jedzie. Przezornie kot uciekł na bok. No i tutaj teraz mam jakieś pół kilometra drogi przez las. Piękny, zielony, sosnowy. Drzewo poskładane w stosach. Poprzecinany tutaj jest ten las po lewej stronie. Normalny proces. Drzewo w procesie wzrostu musi być co jakiś czas przecinane, żeby są zostawiane najsilniejsze sztuki, najprostsze. To już leśniczy idzie i cechuje takie drewno, które, takie drzewo, które ma być wycięte. Zostają tylko najsilniejsze, najzdrowsze, a te reszty muszą być usuwane. Taka gąstwa nie może być. O, tak jak tutaj zobaczcie, jest gęste i to być może w tym roku na jesieni, może w przyszłym, będzie też już tutaj przecinane i będą zostawać sztuki silniejsze. Tak jak tutaj, po tej stronie. Sosna już puszcza kwiatostany, no i to jest ten moment, aby zacząć myśleć już o syropie i pozyskiwaniu tego, co najcenniejsze z tych sosen. No i taki odcinek też niebawem będzie. Jak ja ruszę na sosny, to bo wtedy podam przepis. A tu są już moje pola. Moje pierwsze pole. Zaorane, zabronowane i przygotowane do zasiewu faceli. Tu w tym roku będzie facelia dla pszczółek. Udało się nam to tutaj pole zrobić, wyrobić, bo było mokro. No tutaj ten kawałek był na końcu. Zresztą nawet po kolorze ziemi już widać, że no jest ona mokra tutaj w tym miejscu. Trawa na łąkach o tej porze, o dziwo, jest bardzo ładna. Ostatnie lata tutaj tej trawy praktycznie nie było. Wypaliło ją siano. Mieliśmy problem z urobieniem siana dla bydła, bo było sucho. No a w tym roku mamy jeszcze kwiecień i trawa jest taka jak niejednokrotnie pod koniec maja. Także no jest szansa, że sianko będzie piękne. No właściwie, jeżeli tylko da się w łąki wjechać, bo na łąkach jeszcze stoi woda, ale mam nadzieję, że i ta woda ustąpi. No a tutaj już nasze pole, gdzie będą kartofelki. No i sadzą. Sadzimy na tym polu, na którym planowaliśmy. No do końca nie było wiadomo, czy będzie tu, czy właśnie tam na tym pierwszym polu, na którym teraz ma być facelia, bo tutaj było bardzo mokro, nie szło zaorać. Zresztą zobaczcie, widać, gdzie jeszcze jest bardzo mokro. Tam, gdzie ziemia jest taka ciemna, bardzo ciemna, to jest mokro. Tutaj, gdzie jest jaśniejsza, to jest suszej. No, ale udało się. Kilka razy kultywatorem tutaj Edziu, talerzówką przejechał, później na koniec zaorał. No i na tyle obeschło, że w końcu dzisiaj te ziemniaki sadzimy. To pole było spoczynkowane w tamtym roku. Tutaj nic nie sialiśmy, aby zbierać plon,
była tylko 3 razy siana gorczyca i słonecznik. Słonecznik praktycznie dla ptaszków, gorczyca na poplon, ona się tutaj wysiewała i myśmy ją przytalerzowywali. No Edziu ją przytalerzowywał. A tu w tym miejscu, gdzie są sadzone ziemniaki, obornik poszedł dopiero teraz wiosną, bo tamta część pola była nawieziona jesienią, a tutaj wiosną. No daliśmy też mączkę bazaltową i popiół drzewny zbieraliśmy całą zimę. No i tutaj zostało to rozsiane i teraz sadzimy nasze ziemniaczki. Trochę już porosły, dostały kiełki, tak zwane kulki. One teraz się tutaj obiją, ale to nic, wypuszczą nowe, silne, młode, zdrowe pędy. Co roku tak jest, że porosną troszeczkę, ale później i tak odbiją. Sobie na tobie, tak. Odbiją sobie na tobie. No trochę mokrawo jest, ale nie ma już na co czekać. Głoszą ciepło, o, będą rosły jak szalone. Wilgoci im teraz nie braknie. Ale przechodzi tam i nie kopiecie się środkiem? Nie! Tutaj idą takie taśmy z kieliszkami i te kieliszki nabierają sadzeniaki. I trafia to tutaj w te lejki i od razu, zobaczcie, zostaje obsypane. No jest mokro, widać, że o tu właśnie w tym miejscu ma co ciągnik ciągnąć. Stawia opór ziemia. Ale będą rosły, nie będą się bały tutaj sucha. W tym roku sadzimy 3 odmiany. Lordy. Są one odmianą wczesną, ale dosyć plenną, dosyć taką odporną na niekorzystne warunki i przede wszystkim smaczną. Nawet o dziwo, że są to ziemniaki wczesne, to dosyć dobrze przechowują się w zimie i praktycznie twarde są do takiej wczesnej wiosny. No później wiadomo, tracą już tą swoją taką wilgoć. Drugą odmianą to jest Queen Anne i Winietta. Winietę mamy kupioną w tamtym roku i kupioną w tym roku nową odmianę, żeby tutaj nam się nie wyradzały. Co roku zakupujemy część sadzeniaków nowych, no bo wiadomo, że część wycofujemy. Takie sadzeniaki można sadzić, ziemniaki danej odmiany można sadzić i my sadzimy przeważnie 3 lata i wycofujemy. To też zależy, w której klasie się kupi. No staramy się kupywać w elicie, ewentualnie w klasie A, bo no, nie zawsze w elicie się dostanie. Elita jest najlepsza, bo wtedy można nawet i 4 lata posadzić. No ale rzadko kiedy uda się tą elitę dostać. Przeważnie jest to klasa A, ale też 3 lata z rzędu się sadzi. No wiadomo, później jest już klasa B, no to już tylko 2 lata, a z niewiadomej klasy to nie wiadomo, co będzie rosło. No i teraz też dostaję od Was zapytania po ostatnich przymrozkach, że komuś ziemniaki podmarzły, bo już były na wierzchu. Co teraz zrobić? Czy z nich coś będzie? Będzie. To, że one zmarzły, to
to nie znaczy, że nic z nich nie będzie, bo przymrozek generalnie ścina tylko wierzchnią warstwę ziemi, dosłownie na pół centymetra, kilka milimetrów, a bulwa ziemniaka jest dużo, dużo głębiej i ten przymrozek nie dojdzie do bulwy. Spokojnie one odbiją. I tutaj się nie martwcie, że będzie plon słabszy, bo bulwa już puściła korzenie. Odkopcie sobie takiego ziemniaka, takiego sadzeniaka, wyciągcie i zobaczycie, że on ma korzenie. Kiełek będzie zmarznięty tylko na wierzchu. Korzeń będzie nietknięty, bulwa też. I ona się zregeneruje. Co prawda wypuści później nowy, bo będzie musiała nowe siły dać na wytworzenie pęda nadziemnego, ale spęd podziemny, ten korzeń już będzie produkował zawiązki ziemniaczków. I myśmy mieli taką sytuację, o już kupę lat temu, jeszcze jak rodzice sadzili po 5-6 hektarów ziemniaków i też wysadzili wcześniej, później przyszedł przymrozek majowy. Ziemniaki były już takie duże i zmarzły nam. Tata też się przejmował, martwił się już po plonie, już to, no nie powiem, były łzy. Ale coś go tak tknęło i chyba po 2 dniach, bo już miał pług zaczepiony, że będzie te ziemniaki orał. Poszedł, zaszedł na to pole, wykopał tego ziemniaka i doznał szoku. Ja pamiętam, jaki on wtedy stanął, bo pojechałam z nim na pole i patrzył, jak szpak w gnat, nie dowierzał. Ten ziemniak miał już korzenie z zawiązkami ziemniaków. No i tak mówi, a zobaczymy, co z tego będzie. I zostawił te ziemniaki. Chyba po 2 tygodniach zaczęły nowe listki się pojawiać, te ziemniaki. Już nie pamiętam, czy one wtedy zakwitły, ale jaki był plon. Daj Boże, co roku taki plon, jak był wtedy. Także tutaj nie musicie się martwić, że one zmarzły, że z nic z nich nie będzie, bo będzie. Uwierzcie, będzie. Ziemniaki dadzą sobie radę. Ważne, aby bulwa nie zmarzła. Ale żeby ona zmarzła, to już by musiał przyjść mróz rzędu chyba 15-20 stopni, bo nawet teraz, zobaczcie, ostatnie zimy, gdzie zostanie ziemniak niewyzbierany, wiosną wypuszcza. Czyli on jest w głębszej partii ziemi, mróz tam nie dochodzi i on normalnie wiosną się rozwija. Także tutaj nie bójcie się, one odbiją i będą. Na moich plecach zapisane rządki odmiany. Nie zapisane. Nie dało się. Musi na bucie zapisać. A mogłeś zapisać na masce ciągnika albo przyczepy. Na podłodze przyczepy. Sadzenie idzie dosyć fajnie, dosyć składnie. Nie ma żadnych awarii, nie ma przestojów, no bo nieraz to różnie bywa. Coś się urwie, coś się popsuje, już jest przestój, już gdzieś ten czas ucieka, a dzisiaj idzie wszystko bardzo ładnie, sprawnie. Pliszki przyleciały. Szukają łatwego źródła pożywienia. Zawsze jak się robi cokolwiek w polu, no dzisiaj jest zimno, więc i te ptaki gdzieś się pochowały, ale jak robi się w polu, to jest ptactwo. One wtedy instynktownie wiedzą, że robaki są wyciągnięte na wierzch i chodzą po tym polu i zbierają. Te pliszki też tutaj chodzą i co chwileczkę coś z tej ziemi wyciągają, jakieś robaczki. W tym kawałku jest tutaj 2,5 hektara i zawsze lubiłam to pole. Jak rodzice gospodarzyli, sadzili tutaj ziemniaki, to one były sadzone od drogi do rzeki i w najwęższym miejscu tego pola, tam jak widać ten taki przy tym drzewie zielony zaułek, to było dosłownie chyba 30 czy 40 metrów i kopało się kopaczką elewatorową, zbierało ręcznie i te rządki były krótkie i to wizualnie szybko ubywało. Kochałam to pole. No, tata nie bardzo, bo uprawa jednak była ciężka, bo jeszcze dobrze pługa nie zapiął,
a już musiał go wypinać, żeby robić nawrot. No i teraz tutaj robimy już w pozdłuż, od łąki do łąki, wzdłuż drogi i rzeki, z tego względu, że kopiemy już kombajnem. No i gdyby tutaj przyszło robić nawroty, to takie wykopki trwałyby ze 3 dni tego areału. A taki dla kombajnu jest lżej, bo jednak to jest kombajn z ciągnikiem, jest dosyć dużym sprzętem, długim. Ciężko jest nawracać, to już jest czas. A tak jak tutaj są rządki dłuższe, to wszystko to idzie sprawniej. Tylko muszą jeździć teraz, bo pojadą w jedną stronę, no i muszą wracać po sadzeniaki. Taki malutki minusik. No ale czym jest ten malutki minusik wobec plusów późniejszego obrabiania tych rzędów ziemniaków i kopania? Chłopaki sadzą, już niedużo im zostało. Ja w tym czasie nazbierałam kosz kwiatów mniszka. Jadę zaraz, wyłożę je, żeby mi tutaj te robaki powychodziły. Pojadę narwać lilaka na skubie i będę robiła kolejną partię syropu z mniszka i lilaka mniszkowo-lilakowego. A od jutra chyba będę się brała już za syropy z sosny, bo też już jest czas, u mnie ona już jest gotowa, aby taki właśnie syrop zrobić, bo to też jest syrop mieszany. No i cóż, no i trzeba robić, bo później, jak to zawsze moja znajoma mówiła, przyjdzie zima i spyta się, gdzie była wiosna i lato. Także trzeba tutaj działać. Na dzisiaj, kochani, to będzie tyle. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo uśmiechu i radości, dużo takiego serca. I dziękuję Wam za ogromny odzew po filmie niedzielnym odnośnie Kasi i Hani. Na pewno na bieżąco za tydzień, jak już będzie cokolwiek więcej wiadomo, co z Kasią, jakie są rokowania, jak, powiedzmy, wygląda sytuacja zbiórki, na pewno Was poinformuję. Na dzień dzisiejszy jeszcze za dużo nie wiem, bo tak też, no to jest wszystko świeże, temat jest ciężki. Ach, no i co tutaj powiedzieć? Nie życzę nikomu takiej sytuacji, w jakiej teraz znalazły się te dwie rodziny. A to jest tylko kropelka w morzu rodzin, które przeżywają takie same dramaty, niejednokrotnie nawet gorsze. I tak jak zawsze powtarzam, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale ile możemy, to chociaż jednej, dwóm, trzem osobom. Po to jesteśmy tutaj postawieni na ziemi, aby pomagać. I gdyby większa ilość osób zaangażowała się w jakieś takie bardziej sercowe otwarcie się na drugiego człowieka, może nie byłoby aż tyle bólu na tym świecie. No i też nasuwa się takie pytanie, które mi coraz częściej się nasuwa. Skoro żyjemy w danym kraju, jesteśmy tak naprawdę przypisani do tego kraju, kochamy go, poniekąd jesteśmy jego własnością. Dlaczego, jeżeli idzie o leczenie, o ratowanie własności, to robi się tak mało? Takie pytanie mi się ostatnio nasunęło, czy zostajemy po prostu pozostawieni poniekąd sami sobie. Pomoc jest, owszem jest, ale dla niektórych osób to jest wszystko za mało, to są krople w morzu. Dziękuję Wam, kochani, za to, że po prostu jesteście. I życzę Wam wszystkiego najlepszego, aby
Wam się dobrze żyło na tej naszej polskiej ziemi, pod tym pięknym naszym polskim niebem. Do następnego!